Aby w programie Outlook 2010 wyszukać wiadomość, należy najpierw zaznaczyć folder, w którym chcemy wyszukiwać. W moim przypadku będzie to na przykład skrzynka odbiorcza. A następnie musimy w polu przeszukaj, w pasku przeszukaj wpisać szukaną frazę. Pasek przeszukaj to pasek oczywiście, który jest wyświetlany nad odebranymi wiadomościami. Zanim zaczniemy wyszukiwać jeszcze wiadomości, zmienimy sobie trochę widok wyświetlania wiadomości e-mail. Teraz one wyświetlane są w ten sposób, że po lewej stronie mamy listę wiadomości, natomiast po prawej stronie jest okienko odczytu. Wygodniej będzie, jeżeli zmienimy sobie układ tych dwóch części, tak żeby odebrane wiadomości były na górze, natomiast podgląd wiadomości był poniżej. Aby to zrobić, musimy wejść w zakładkę Widok, a następnie na karcie Układ wybrać okienko odczytu i zmienić na Dół. Wówczas Będziemy mieli sytuację taką, że lista wiadomości jest na górze, a okienko odczytu na dole. Mamy pasek przeszukiwania wyżej. Jeżeli się ustawię na tym pasku i wpiszę szukaną frazę, wówczas program Outlook zacznie przeszukiwać wszystkie wiadomości, zarówno po temacie, jak i po polu od, jak i po treści wiadomości. Wpiszę na przykład słowo Opole. I tak jak widać, zostały. Znalezione trzy wiadomości, które w treści mają słowo OPOLE. Jeżeli wpiszę na przykład słowo oferta, wówczas mam odnalezione wiadomości, gdzie zarówno w treści wiadomości jest słowo oferta, jak i w temacie jest na przykład słowo oferta. Możemy również przeszukiwane wiadomości uściślać, jeżeli na przykład chciałbym, aby. Słowo oferta zostało znalezione, ale tylko w temacie danej wiadomości, wówczas po ustawieniu się w polu Wyszukaj musimy wejść do narzędzi wyszukiwania, do wstążki narzędzia wyszukiwania w zakładkę Wyszukiwania. Tutaj mamy kartę o nazwie Uściślanie, gdzie możemy wybrać, w jaki sposób chcemy dane wiadomości wyszukiwać. Jeżeli szukam tylko wiadomości, które w temacie mają słowo oferta, wówczas wystarczy kliknąć na temat i wpisać. Słowa kluczowe, czyli na przykład oferta. Wtedy widać, że automatycznie są wyszukiwane tylko wiadomości, które w temacie mają słowo oferta. Dodatkowo chciałbym na przykład odnaleźć wiadomości, które w temacie mają słowo oferta i są wysyłane tylko z adresu, który ma w nazwie mailing. Zatem w polu uściślanie wybieram sobie od i dopisuję mailing. Tak jak widać, automatycznie zostały tylko dwie wiadomości, które w temacie mają słowo oferta, a w polu od mają słowo mailing. Możemy także szukać wiadomości, na przykład tylko z załącznikami. Usunę wszystko to, co miałem w polu wyszukiwania. Jeżeli interesują mnie tylko wiadomości, które mają załączniki, klikam na ma załączniki. Automatycznie widać, że zostały znalezione trzy wiadomości i widać, że mają one załączniki. Możemy także wyszukiwać wiadomości w zależności od tego w jakim czasie zostały one otrzymane. Jeżeli szukałbym tylko wiadomości z załącznikami ale z dzisiaj, mogę w polu uściślanie wybrać zmienić ten tydzień na dziś. Wtedy automatycznie mam tylko wiadomości z załącznikami ale z dnia dzi dzisiejszego. Jeżeli chcemy anulować wyszukiwanie, albo usuwamy sobie ten tekst z pola wyszukaj albo zamykamy wyszukiwanie. Oprócz wyszukiwania wiadomości, które w Outlooku 2010 ba, działa bardzo sprawnie, możemy również wiadomości sortować. Aby posortować wiadomości, najprościej klikamy na pasku sortuj według, według czego chcemy posortować wiadomości. Czyli, jeżeli na przykład chciałbym posortować wiadomości według pola temat, wystarczy kliknąć na pole temat. Tak jak widać, wiadomości są sortowane w kolejności rosnącej albo malejącej. Klikając na nagłówek kolumny, zmieniamy sposób sortowania danych wiadomości. Domyślnie są one posortowane według kolumny otrzymania. Otrzymano w kolejności malejącej, czyli od najnowszych do najstarszych. Najprościej sortujemy wiadomości, klikając na nagłówku kolumny.